Naszym gościem jest pan Waldemar Ferszke, wiceprezes firmy Medisept. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj w czasie pandemii. Siłą rzeczy jesteśmy w maskach, więc mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja eksportowa Mediseptu? Jesteście dużym eksporterem środków dezynfekujących. Jesteśmy dużym eksporterem. Większość lokujemy w kraju, aczkolwiek ta sytuacja, która miała miejsce teraz ostatnio, spowodowała, że eksport gwałtownie wzrósł w naszej firmie, stanowi już kilkanaście procent. No i tak jak należy się domyślać w przypadku Polski, tak samo za granicą, efektem jest po prostu efekt pandemii, zwiększone zapotrzebowanie naszych klientów zagranicznych na środki do dezynfekcji. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z surowcem do produkcji środków do dezynfekcji? Bo kilka miesięcy temu, w sumie to na początku pandemii, sygnalizowali Państwo, że jest problem. Tak, nawet ja osobiście występowałem z takim apelem proszącym o to, żeby nas wspomóc. Znaczy tak, na dzień dzisiejszy na szczęście takiego problemu już nie ma. Zresztą odnosząc się do przeszłości, to ten apel mój poprzedni skutkował tym, że mieliśmy bardzo dużo propozycji i wsparcia i pomocy ze strony ludzi, także dziękuję jeszcze raz, solidarność się nie zawiodła, międzyludzka. Dzisiaj możemy produkować praktycznie nieograniczoną ilość tych środków, bo surowiec mamy. Także dziękuję, wszystko jest w porządku. Myślę, że druga fala, jeżeli nawet wystąpi, nie będzie już takim problemem dla nas, jak była pierwsza, bo pierwsza nas po prostu zaskoczyła. A jak wygląda sytuacja finansowa spółki? O ile wzrosły Wam zyski teraz w czasie pandemii? No Państwo, to trudno mi powiedzieć, ponieważ my jesteśmy w trakcie jeszcze kalkulowania naszych cen przychodów, jak również inwestycji, bo bardzo dużo inwestujemy. Budujemy w tym momencie centrum logistyczne, biurowiec, zamierzamy budować CBR, także nie liczymy zysków, skupiamy się na tym, żeby produkować i zaspokoić popyt. Na temat zysku będziemy mogli rozmawiać na koniec roku. No właśnie, wspomniał Pan o inwestycjach. Chciałam o to zapytać, jakie jeszcze inwestycje planujecie i jakiego rzędu koszty poniesiecie w związku z tymi inwestycjami? Mamy szereg otwartych projektów. W głównej mierze są to projekty, które współtworzyliśmy w oparciu o programy pomocowe. Jest to projekt rozbudowy CBR, mający na celu budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym między innymi ma znaleźć się pracownia mikrobiologiczna i wirusologiczna. Jesteśmy w trakcie budowy nowego centrum logistycznego, jak wspomniałem, na 3000 palet, tak aby obsłużyć naszą logistykę. Jesteśmy w trakcie budowy biurowca, który mam nadzieję zakończy się w przyszłym roku, na początku drugiego kwartału. Mówię mam nadzieję, bo jesteśmy cały czas w starym miejscu, w zupełnie innej lokalizacji niż fabryka i to nam troszkę dezorganizuje. No i mamy jeszcze parę pomysłów, które jeżeli uda się wdrożyć w następnym roku, no to będziemy bardzo zadowoleni, dotyczące inwestycji oczywiście z myślą o środkach dezynfekcyjnych i o nowych rozwiązaniach służących do tego. No właśnie, nad jakimi nowymi produktami pracujecie? W tym momencie jesteśmy w trakcie przygotowywania nowej technologii dotyczącej produktów związanych z higieną rąk, ale o pełnym spektrum wirusobójczym, bo przypomnę, że COVID to jest wirus, który jest dosyć łatwy do zniszczenia, natomiast gdzieś z tyłu czają nam się wirusy tak zwane nieosłonkowe, tak jak polio, adeno, noro i to są wirusy bardzo trudne do inaktywacji i my mamy taką technologię opracowaną. Jesteśmy w trakcie teraz takiego panelu ekspertów, przygotowujemy się do tego, żeby po prostu dostać wsparcie. Myślimy o tym, żeby opracowywać nowe metody dozowania tych naszych produktów w postaci pary, bądź też przesyconej, bądź też chusteczek. Także mamy cały wachlarz pomysłów. Również w trakcie, że tak powiem, badań są badania nad produktami, które służyłyby do inaktywacji bakterii antybiotykoopornych o takim akronimie ESCAPE. Escape stąd, że biorą się to od pierwszych słów bakterii, które je tworzą, ale również oznaczają problem, bo te bakterie wychodzą ze szpitali, uciekają ze szpitali i tu chcemy z racji tego, że one tworzą biofilm, opracować nowe produkty. No pomysłów jest cała miara, cała, że tak powiem, duża grupa, natomiast
no trzeba to mierzyć siły na zamiary i stopniowo to w czasie realizujemy krok po kroku. No właśnie, zakażenia szpitalne są w Polsce bardzo dużym problemem nadal, pomimo wysokiej ochrony. One są problemem w Polsce, ale one problemem są na całym świecie i one będą zawsze problemem, bo to nie jest tak, że można wyeliminować zakażenia. One samoczynnie istnieją. Temat do opracowania i do analizy jest temat, jak zmniejszyć ryzyko zakażeń. Także z góry mówię, że to jest coś wpisane po prostu w nowoczesną medycynę, zakażenia. Natomiast nasze zadanie jest ograniczyć je do minimum i my jesteśmy jednym z elementów tej, jak gdyby, tego frontu walki, bo nie tylko dezynfekcja, również sterylizacja, również higiena, sprzątanie, czynności różnego rodzaju w szpitalach temu mają służyć. My jesteśmy na froncie i chcemy, żeby po prostu tych zakażeń było jak najmniej. A wracając jeszcze do pandemii COVID. Na początku pandemii środki dezynfekujące były bardzo drogie. Jak kształtują się w tej chwili ceny? Czy jest taniej? Tak, oczywiście. Na początku pandemii przyczyną wzrostu cen były surowce. Natomiast one dosyć szybko, te ceny, tak samo jak urosły, spadły. Dzisiaj ten poziom cen jest znacznie niższy niż przed pandemią. Także konkurencja, jak również zwiększony popyt wymusił, że te produkty znacznie staniały, więc myślę, że one dzisiaj są dostępne dla każdego zwykłego Kowalskiego, jak również dla instytucji. Także problemu cen w moim odczuciu dzisiaj nie ma. A wyjaśnijmy jeszcze taką różnicę pomiędzy środkami bakteriobójczymi, biobójczymi i wirusobójczymi, bo na pewno wielu konsumentów ma z tym problem i kupując jakiś środek w najbliższym sklepie mamy napisane, że jest to środek biobójczy. Czy one zabijają również wirusy? Jak to wygląda? Tak z punktu widzenia zwykłego konsumenta. Dziękuję pani za to pytanie, bo to jest jeden z elementów akcji edukacyjnej. Jeden z elementów naszej takiej akcji, my pod hasłem prawdziwa dezynfekcja. Próbujemy tłumaczyć klientom, gdzie tkwi różnica. COVID jest wirusem. To, że ktoś pisze, że jest aktywność przeciwbakteryjna, absolutnie nie oznacza, że mamy aktywność przeciwwirusową. To, żeby taką aktywność uzyskać, musimy udokumentować badaniami, które są niezmiernie długotrwałe, niezmiernie drogie i trudne do spełnienia. Taka informacja w przypadku rejestracji produktu jako produkt biobójczy istnieje na etykiecie. Jeżeli Państwo spojrzycie na etykiety produktu Medisep, znajdziecie tam informację, jaki konkretnie wirus został przebadany i według jakiej normy. I ta informacja dla klienta świadomego, profesjonalnego jest podstawą do używania. Dla zwykłego Kowalskiego proponuję po prostu taką informację, żeby przeczytał, czy preparat ma aktywność przeciwwirusową. To, że jest jakiś poziom alkoholu, nie oznacza jeszcze, że preparat ma aktywność przeciwwirusową. Czyli co, te środki, które możemy kupić w sklepach, one nie zabijają wirusa COVID? Ja nie powiem, że nie zabijają. Ja proszę, żeby Państwo sprawdzili, czy one mają taką informację umieszczoną na etykiecie. Ja nie wiem, który produkt Państwo wybieracie z półki, natomiast na etykiecie zawsze powinna taka informacja mieć miejsce. Ale powiem Państwu i Pani inną ciekawostkę, mianowicie dzisiaj głównym problemem nie jest dostępność produktów, głównym problemem jest ich jakość. Dlatego, że według WHO, według badań WHO, największy odsetek ludzi, którzy rezygnują z dezynfekcji, jest wywołany tym, że używają produktów złych jakościowo i mają po prostu odczyny skórne, które na dłuższą metę nie pozwalają im używać. I to jest moim zdaniem temat, który dzisiaj można by było poruszać, mianowicie jak sprawić, żeby ludzie mieli dostęp do dobrych produktów, takich, które nie niszczą rąk. No właśnie, a skąd czerpie Pan surowiec do produkcji? Czy on przychodzi z Chin? Zwane podróbki? Znaczy, musimy sobie odpowiedzieć na jedną rzecz. Stworzenie produktu do dezynfekcji rąk to nie jest kwestia tylko alkoholu. My pracowaliśmy nad naszym produktem parę lat. Nad tym produktem, który chcemy wprowadzić obecnie, pracujemy już 4 lata, zanim go wprowadzimy do sprzedaży. To jest pierwsza rzecz, czyli nie sam alkohol. Druga rzecz, najlepszą rekomendacją jest fakt, czy jest on używany powszechnie w służbie zdrowia, czy nie. Bo wiadomo, że jeżeli są osoby, które stosują go codziennie od paru lat, i to jest często służba zdrowia, no to wiadomo, że ten produkt ma już jak gdyby, można mieć do niego zaufanie, bo jest użytkowany i wszelkiego rodzaju problemy, gdyby nawet miały wystąpić już dawno, by
wystąpiły. Dlatego ja rekomenduję produkty po prostu profesjonalne, które są używane w służbie zdrowia i które mają po prostu wieloletnią już doświadczenie, lekarze mają w użyciu go. Czyli raczej kupować produkty do dezynfekcji w aptekach niż w sklepie pobliskim spożywczym? W aptekach tak, oczywiście. W wielu sieciach, drogeriach produkty na przykład firmy Medicep są dostępne i to są te same produkty w butelkach, które są w szpitalach używane, więc mamy pewność, że to jest ta sama kategoria produktu. I one są wirusobójcze. I one są wirusobójcze i ta informacja jest umieszczona na etykiecie. Jest również przypisana norma, według której to zostało zbadane. Mało tego, na stronie internetowej zawsze można sprawdzić jeszcze, a i dodatkowe informacje chętnie my jak gdyby udostępnimy, jeżeli chodzi o badania, kopie badań. One są wykonywane w zagranicznych laboratoriach, głównie niemieckich, i tam jest jak gdyby cała informacja zawarta o ich spektrum działania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.